Historia miasta Kalisza zawiera w sobie okresy chwalebne, dynamicznego rozwoju, takie chwalebne, byśmy nazwali, użyli takiego języka ekonomicznego, pewnej hossy, dynamicznego rozwoju, ale też niestety w historii Kalisza są okresy pewnej stagnacji, załamania, czy też nawet tragicznych zdarzeń historycznych, które prowadziły do upadku tego ośrodka miejskiego. Ten dynamiczny okres szczególnie jest widoczny na początku wieku XX, kiedy miasto Kalisz bardzo dynamicznie się rozwijało dzięki swojemu położeniu, dzięki przedsiębiorczości ludzi, dzięki polityce państwa carskiego, państwa rosyjskiego, które sprzyjało takiemu rozwojowi czasami i dopłacało do takiego rozwoju w różnych formach, w różnych konfiguracjach finansowych i ekonomicznych. Więc miasto Kalisz z tego korzystało. Ale też ten rozwój miał swój niestety nieszczęśliwy kres. Zdarzyło się to w roku 1914 roku, kiedy wybuchła Pierwsza wojna światowa. Miasto Kalisz było położone na granicy, blisko granicy z kolejnym takim mocarstwem, imperium, które rościło sobie pretensje do nowego rozdania terytoriów, rozdania gospodarczego, militarnego świata. Były to Niemcy, tak zwana II Rzesza, Cesarstwo Niemieckie, Te napięcia między dwoma tymi mocarstwami, które z punktu widzenia takiego politycznego dla narodu polskiego mogło budzić nadzieję i budziło nadzieję na odzyskanie niepodległości, o którą przecież pokolenia wielu Polaków, liczne pokolenia walczyły w różnych powstaniach. Ten konflikt w przypadku miasta Kalisza był jakby zapowiedzią tragedii, nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków. I tak też się rzeczywiście zdarzyło w sierpniu 14 roku, kiedy miasto Kalisz decyzją dowództwa armii rosyjskiej nie był broniony i został oddany bez walki wkraczającym oddziałom niemieckim od strony zachodu. Ludność Kalisza spodziewała się, że nie wywoła to żadnych tragicznych zdarzeń. Ludność Kalisza była, mieszkańcy Kalisza byli nawet w pewnym sensie, przekazują to źródła, usposobieni pozytywnie do wkraczających oddziałów niemieckich. Niestety ta idylla się bardzo szybko skończyła. Wojska niemieckie po kilku dniach przyjaznego nastawienia do miasta, mieszkańców do Niemców i Niemców do miasta Kalisza i do mieszkańców. I przystąpiono po prostu do niszczenia miasta Kalisza. No tutaj przyczyn dopatrywać się, historycy dopatrują się wielu przyczyn, pokazywane są jako tutaj przyczyną różne przypadkowe postrzały, czy to ze strony dywersantów, czy to między samymi wojskami, żołnierzami niemieckimi, którzy się nie do końca nawzajem rozpoznali. W każdym razie doszło do wypadków nawet śmiertelnych, ranienia żołnierzy. Dowództwo niemieckie podjęło decyzję, żeby oskarżyć mieszkańców Kalisza o te zdarzenia, żeby zaprowadzić porządek, wprowadzić też pewną dyscyplinę w jednostki, w których wkradło się pewne rozprężenie. Nie były to jednostki, że tak powiem, przećwiczone w czasie wojny. One jeszcze nie miały tego doświadczenia militarnego, wojennego, frontowego, więc mogło tak się zdarzyć, że żołnierze rzeczywiście wpadali w chaos, w panikę, więc to jakby tutaj jest w pełni uzasadnione.
I ten w pierwszym okresie oczywiście tych zdarzeń zapisał się negatywnie major Hermann Preusker, dowódca właśnie 155 Pułku Piechoty, który zaprowadził tutaj, postanowił wziąć jeńców, zakładników, zaczęły się rozstrzelania, zaczęły się bombardowania miasta. Później kolejne oddziały, które wkraczały do miasta Kalisza, kontynuowały tę działalność, czyli bombardowanie i już systemowe podpalanie poszczególnych budynków, czy nawet kwartałów miejskich. W wyniku tych nieszczęśliwych zdarzeń, które trwały przez cały sierpień, aż do 29 sierpnia podaje się tą datę, kiedy ostatni budynek w Kaliszu się wypalił do końca, zostały zniszczone ponad 400, prawie 500 budynków mieszkalnych, przede wszystkim ucierpiała substancja mieszkaniowa. Zniszczone zostały też fabryki, budynki użyteczności publicznej typu ratusz, typu teatr. Kaliski, ludność Kalisza opuściła miasto, także był to obszar wyludniony, wręcz przerażający. Ludność była steroryzowana. Wielu Kaliszan wyjechało jak najdalej od linii frontu, gdzieś w głąb terytorium Rosji, chociaż większość mieszkańców Kalisza znalazła swoje lokum tutaj w okolicach miasta Kalisza i zaraz we wrześniu też już wracano do miasta Kalisza. No, w takich przekazach też znajduje się informacja, że jakby Niemcy początkowo wzięli na siebie winę za te nieszczęśliwe zdarzenia. Nawet sam Paul von Hindenburg miał Kaliszan przeprosić i obiecać odbudowę miasta Kalisza, przekazać za nie środków na odbudowę miasta Kalisza. Jednak w okresie tym do końca wojny światowej, pierwszej wojny światowej, nie udało się miasta Kalisza odbudować. Chociaż były też na to i pewne środki przeznaczone. Powstały za to plany, pewne koncepcje. Niemcy przeprowadzili kilkadziesiąt komasacji gruntów, które następnie w Rzeczpospolitej odrodzonej polskiej utrzymano. Taka ustawa się nawet ukazała o odbudowie miast, gdzie te regulacje prawne, finansowe z czasów wojny utrzymano. Po wojnie zaczął się zaraz intensywny okres odbudowy miasta Kalisza. Cegielnie kaliskie przeżywały swego rodzaju boom na zamówienie materiałów budowlanych. Utworzono kolejkę taką do wywozu gruzów z miasta Kalisza, także miasto starało się bardzo szybko porządkować, wznosić gmachy. Utworzono fundusze, miasto Kalisz dostało z budżetu państwa rozliczne dotacje, mogły korzystać z nich osoby prywatne, ale też instytucje, też i miasto też podejmowało wysiłki w kierunku odbudowy i tutaj chociażby teatr został odbudowany i ratusz kaliski zupełnie w nowej odsłonie, w nowej formie odbudowany był, odbył się wcześniej oczywiście też konkurs architektoniczny i wybrano taki model odbudowy miasta, jednak miasta historycznego z zachowaniem układu średniowiecznych ulic z rynkiem, z ratuszem i do dzisiaj miasto Kalisz dzięki temu może też można się cieszyć właśnie tym układem średniowiecznych ulic, oddając jakby klimat tego miasta lokacyjnego, tego miasta średniowiecznego ośrodka. Dołożono jeszcze tylko jedno trzecie piętro do kamienic kaliskich, uzyskując w ten sposób taki efekt miasta takiego dużego ośrodka. Taki charakter wielkomiejski zyskało miasto. No, kilka budynków tam rozebrano, między innymi cerkiew kaliska została taka, sobór prawosławny został rozebrany, zniesiono nową cerkiew w innym miejscu, gdyż też ta ludność rosyjskojęzyczna wyznania prawosławnego też opuściła miasto Kalisz. Zmieniła się też struktura ludnościowa miasta Kalisza. Po II wojnie światowej miasto
odrodziło się, po I wojnie światowej miasto się odrodziło, funkcjonuje, funkcjonowało bardzo dobrze. No przemysł, przemysłowcy kaliscy robili co mogli, żeby uruchomić produkcję. Było to bardzo ważną sprawą dla podtrzymania życia materialnego miasta Kalisza, żeby po prostu mieszkańcy mieli też gdzie pracować. Do 29 roku podaje się, że miasto Kalisz zostało w praktyce odbudowane. Tutaj wskazać można oczywiście zasługi prezydentów kaliskich, czy to Bronisława Bukowińskiego, czy jego następcę, szczególnie Jana Michalskiego, który bardzo mocno zintensyfikował odbudowę miasta Kalisza, uruchamiając takie programy robót publicznych, dzięki którym wspierano prywatnych właścicieli odbudową, czy też jego następcy, pana Mieczysława Szarasa.